Ponad 120 pomorskich motocyklistów przyjechało do Wejherowa na 7. edycję akcji Motokrew. Spotkaniu motocyklistów od samego początku towarzyszył cel charytatywny, polegający na zbiórce krwi. Akcja cieszy się dużą popularnością. W tym momencie akcja rozlała się już na 35 miast w Polsce. Teraz w kwietniu odbywa się równolegle w 35 miastach. Zebraliśmy już ponad 1200 litrów krwi, także jest bardzo szczytna, jesteśmy z tego bardzo dumni. No, najlepsze to, że akcja się przyjęła, jest to, że przyjeżdżają motocykliści, chcą zagrać, każdy wspiera tę akcję, jest i wsparcie ze strony miasta, i ze strony motocyklistów, i ze strony mieszkańców przede wszystkim, którzy też tu oddają tą krew. Akcję przygotował klub motocyklowy 96 MC z Wejherowa. Patronat nad jej przebiegiem objął prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt, który uczestniczył w niej wspólnie ze swoimi zastępcami. Uważam, że to jest wspaniała akcja. Biorąc ilość osób, które tutaj dzisiaj jest, ilość osób oddających krew, to ja z całego serca im wszystkim dziękuję za tą akcję, bo krew niestety nigdzie kupić nie można. Krew jest rzeczą, która ratuje życie, ale tylko można się z nią podzielić. I dziękuję za to, że jest tyle chętnych do dzielenia się właśnie z tym największym darem, jaki jest krew. Na wejherowskiej scenie zaprezentowały się zespoły rockowe, m.in. White Room i Wolne Owce, oraz zespoły taneczne. Ponadto przygotowano pokazy i gadżety dla dzieci oraz okolicznościowy znaczek dla każdego motocyklisty. Dzięki 7. edycji akcji Motokrew zebrano prawie 26 litrów krwi.